Na wstępie chciałbym Was zaprosić na stronę ASCBD z kodem NORAS10 z dużej. Macie 10% na wszystkie produkty, na cały asortyment. Macie tu przeróżny susz. Polecam Wam bardzo serdecznie. Paliłem tutaj to, paliłem jointy, są mega zajebiste, więc zapraszam jeszcze raz na stronę ASCBD. Pierwszy link w opisie. Pozdro i siemano. Yo, cześć siemanko, z tej strony Noras. Przychodzę do Was dzisiaj z Q&A, na który bardzo długo czekaliście. Odpowiem na Wasze pytania, będziemy jechać tutaj równo. Dowiecie się dużo nowych rzeczy o mnie, dużo rzeczy, których chcieliście się dowiedzieć. Pytania mogliście zadawać na karcie społeczność, na którą Was serdecznie zapraszam, bo są tam przeróżne posty, różne możliwości. Naprawdę polecam, bo dużo można się dowiedzieć. Czy planuję kiedyś zawalczyć na Fame MMA? No, na Fame MMA bym mógł zawalczyć, w sumie dawać mi jakiegoś zawodnika takiego z plus 120 kg, boxel czy coś tam. Wtedy ja sobie będę mógł rzucić i w ogóle, więc bym chciał zawalczyć w sumie i... no byśmy mogli siebie zobaczyć. Czy jak byłeś w ośrodku, to chciałeś stamtąd uciec? Byłem w ośrodku 4 lata i przez pierwsze 2 lata miałem dużo myśli takich, żeby uciec stamtąd, żeby nie siedzieć tam. Było tak. Czy weźmiesz się ze swoją sylwetkę? No, chciałbym się wziąć ze swoją sylwetkę w końcu, bo ile można być siebanym grubasem, kurwa. Tam wstępnie rozmawiałem z pewną osobą i pewnie niedługo zobaczymy może jakąś metamorfozę. Nie obiecuję, bo nie chcę już rzucać tych słów na wiatr, ale chciałbym się zmienić naprawdę, bo ile można. Czy mieszkam sam, czy z rodzicami? Aktualnie mieszkam z rodzicami. Nie wiem, do kiedy jeszcze będę mieszkał. Zobaczymy. Pewnie niedługo aut będzie, bo rodzice powiedzą: ty Noras, spierdalaj z chaty. No, żartuję oczywiście, bo dopóki się uczę, to mam zapewnione rację bytu, ale no... nie wiem, no na razie z rodzicami mieszkam. Czy spotkać się z widzami w Białej Podlaskiej? No raczej takiego jakiegoś meetupa czy coś w tym stylu nie planuję. Można mnie zobaczyć w Białej, nie wiem, wychodzę z domu jeszcze, więc pewnie tak można będzie mnie spotkać raczej gdzieś w okolicach, nie wiem nawet jakich, ale no raczej takiego, że spotkania z widzami to nie będę organizował. Kiedy robisz prawko? I pozdro. Pozdro dla Ciebie, małpa. Prawko będę robił już niebawem w sumie. Trzeba zrobić te prawko, żeby wozić dupę autem, a nie pociągami. Kiedy zacząłeś się interesować nagrywaniem na YouTubie? Na YouTubie się zacząłem interesować 3 lata temu w sumie. Jakoś mnie tak wzięło, żeby się wziąć za siebie w takim stopniu, że pokazać siebie w internecie, żeby działać, żeby robić coś w tym internecie, to tak no 3 lata temu czy 2. No co, po rozmowie z Rafonem pomyślałem sobie: Boże, przecież ja jestem Noras, wtedy jeszcze nie byłem Noras, ale myślę sobie tak. Wezmę się i pokażę ludziom, którzy podobne impostury są mojej, że mogą się pokazywać w internecie normalnie, nie muszą się w ogóle niczym przejmować. Hejt goni hejt, więc no, takie jest życie w naszej branży. Ktoś hejtuje, to się kurwa nie rmuje. Jakim chujem tyle przytyłeś? No, jak byłem mały, to miałem tam stwierdzoną astmę i później się okazało, że nie, dostawałem sterydy i te sterydy powodowały, że miałem apetyt duży, no i tym apetytem no został mi ten apetyt po prostu. Czy robisz ty dla hajsu, czy z przyjemności? Bardziej teraz aktualnie wiąże to z przyjemności raczej, bo mam z osoby, którym mogę się podzywać, pogadać i w ogóle. O, przychodzi powiadomienie z Instagrama, więc bardzo serdecznie zapraszam. NorasXXL na Insta, gdzieś tutaj by się wyświetli. Czy akceptujesz siebie? Akceptuję siebie, jestem taki jestem, każdy jest człowiekiem, każdy wygląda lepiej, gorzej i akceptację mam do siebie, nie mam jakichś braków. Kurwa, no zaraz cię zapytam. Czemu jesteś taki zajebisty? Jestem sobą po prostu, jak jesteś sobą, jesteś zawsze zajebisty. Nie inspirujcie się ludźmi z internetu, bądźcie sobą po prostu. Jak będziecie sobą, to będziecie wielcy. Pamiętajcie, więc taką sztywną. Jak reaguję na hejt? Drogi Romiczku, w hejty mam wyjebane. Mogą mi ciągnąć pałę. Ruchałem czy prawiczkiem? Nie jestem prawiczkiem, ale w to się nie będziemy wgłębiać, bo to co jest prywatne to jest, ale nie jestem prawiczkiem. I to mówię wam, patrzę się w oczy i mówię wam, że nie jestem prawiczkiem. oka mi spierdala, więc chyba jestem. Nie, doszpirowałem, ruchane było. Jaka jest moja ulubiona potrawa? No ja wam mówię, że potrawa to dla mnie jest najlepsze dewola i z ziemniaczkami oczywiście. Jak się poznałem z Cassiusem? Z Cassiusem się poznałem rok temu, wracaliśmy z Fejma 3 w pociągu, no i ja tak patrzę, siedzi Cassius, wtedy go jeszcze tak średnio, jakby nie znałem go, tam jakby ten, myślałem, że to naprawdę jakiś pajac jest, a się okazało, że jest w chuj porządku człowiekiem. No i co, poznałem się z nim w sumie i do tej pory jakiś mamy kontakt. W ogóle akcja była tego typu, że oni tam pili, bo to już było po... No i co, no i ja podchodzę, mówię bileciki do kontroli, tam jego kolega był taki wierny, taki kolega, którego serdecznie pozdrawiam, który był taki nawalony, że go wkręcaliśmy później, no i jakoś się poznaliśmy, później go gdzieś tam dodałem, później kontakt się lekki urwał, ale 19 grudnia 2019 roku pojechałem tam na imprezę do niego, spotkaliśmy się, pogadaliśmy trochę bardziej tak istotnie, bo tam pewne niedogodności wychodziły z tego tytułu. No i no co, no i później jakoś wyszliśmy z tego, że się bujamy chyba razem. Kasper Śutkowski, mój wspierający. Wspierającego możesz kupić w link w opisie. Możesz wesprzeć mnie jak chcecie. Mój wspierający, serdecznie bardzo pozdrawiam. Czy nagram ocenianie Instagramów widzów? Nagramy, myślę, że się nagra, tam podam na społeczności, na którą też was zapraszam, gdzie często coś się dzieje. Pytania po prostu tam, żebyście mi napisali, a ja sobie pooceniam, nagram odcinek z tego i będzie dobrze, więc zapraszam bardzo serdecznie. Niedługo będzie post w zmianie tego. Ile mam lat? Lat mam aktualnie 18, skończyłem 18 lat, co roku mam 18 lat, no to tak to jest. Znasz się osobiście z Meduzą? Pozdro. Tak, Meduzę poznałem osobiście na, tak żeby poznać na czwórce Fejma, że tak już byliśmy, kurwa, można powiedzieć, znajomi. Ile miałeś dziewczyn? Aktualnie w życiu 2 dziewczyny miałem. Przez mój wiek 2 kobiety, takie życia, ale się później okazało, że jednak okazało się, że trudno. Okazało się kurwą. Opowiedz jaką akcję ze środka. No nie wiem, chłop mi matkę wyzwał, to nożem w niego rzuciłem i tu dostał i rozciąłem mu i nie mogłem jechać przez 2 miesiące na przepustkę, przykładowo. Czy mam dziewczynę? Aktualnie nie mam. Moje serce nie jest dla nikogo przeznaczone jeszcze, więc dobre kobiety, zapraszam. Instagram NORAS10. Jaką pracę byś chciał mieć w przyszłości? W przyszłości bym chciał być... Jak to się nazywa ten facet, co ma burdel? Chuj, nie wiem. No, Alfonsem bym chciał być, o. Co zainspirowało cię do stworzenia swojego kanału? Inspiracją do stworzenia mojego kanału był w sumie Rafon, który też siedział w syfie w ośrodku. No i on mnie zainspirował w sumie do tego, żebym mógł działać dalej w internecie. Ile miałem lat, gdy założyłem kanał? Gdy założyłem kanał, miałem 15 lat. Czy stworzenie filmów sprawia ci radość? Bardzo, bardzo, że ludzie to oglądają, że słuchają mnie w ogóle, takiego kurwa zwykłego grubaska, Bożego. Skąd się wziął na pomysł na nick? Pomysł na nick Noras dostałem w sumie, jak w swoim mieście chodziłem kiedyś na mecze i tam było Norek, bo ja w kanale robiłem, wiecie, bo ja byłem kiedyś mechanikiem. Noras w kanale, taki film nawet dodałem kiedyś, czy jak to tam się zwie. No i co, Noras nigdy nie traci formy i pasowało do... Czy czytam komentarze pod filmami? Tak, czytam komentarze pod filmami, bardzo często i gęsto czytam, wszystkie serduszkuję, więc dostaniesz serduszko, to znaczy, że przeczytałem. Pozdro. Czy lubisz Wandala i Nikolę? Tak, no lubię ich, bo... Wandal to jest jak mój brat z innej matki w sobie, a Nikola no jest tolerancja do Nikoli, bo to jednak dziewczyna. No i tak to, i tam było pytanie, które najbardziej czekacie, to czy mam rodzeństwo? Mam młodszego brata, mój brat ma 13 lat, kolejny Marcel. Był kiedyś na kanale, to mogliście go zobaczyć, może jeszcze kiedyś będzie jakiś z nim odcinek, więc musicie tylko i wyłącznie poczekać. Dziękuję za Q&A, zapraszam na Instagrama do mnie, do Florialka Bożego zapraszam, który to będzie montował. Jestem niezmiernie dumny, że mam taką widownię, jaką mam. Dziękuję wszystkim swoim wspierającym na kanale, których właśnie w tym momencie sobie pokażemy. Znaczy, weź to, nie wrzucę tego, tylko wy. A więc dziękuję Billy Dawid Roślik, Masket, Oliwka, Silent, Wandal, Nester, Mikołaj, Edi, Piotr Sobczyk, Kamil Skóra, Tober 15, Kasper Śutkowski, Ewela 877, Fran i Marek Laczniak, Średni Grubasek. Dziękuję bardzo serdecznie. Widzimy się w następnym odcinku albo na streamach o godzinie 20 codziennie praktycznie. Cześć!